Hello, hello. Chyba muszę, właśnie nie wiem. Powinna mi się obciąć włosy, bo ja już nie pamiętam, kiedy ja ostatni raz byłam u fryzjera, ale to było strasznie dawno. I mam już takie, wiecie, te końcówki do obcięcia, nie? Bo zawsze wyglądają zdrowie i ja lubię, jak mam takie równe. Ale właśnie nie wiem, bo na samo strzyżenie mi się nie chce iść. Powinnam niby sobie trochę podciągnąć ten kolor. Ale z drugiej strony mi się podoba tutaj ciemny i podoba mi się, jaki mam teraz ten kolor. Ja chyba pójdę do fryzjera. Już sama nie wiem. W ogóle ich nie ułożyłam, jakie są takie, ale wiecie. Teraz wychodzę, założę kurtkę i tak one mi się powyginają. O, i podoba mi się ten kolor, że ten mój, ten naturalny tu mi ściemniał, a te mi pojaśniały. W ogóle przedziwne to jest. Od tych moich, wiecie, wszystkich mieszanek. I może wydaje się teraz jakaś taka energiczna i zadowolona, ale kompletnie nie jestem. No, ale no to też jest tak, że to jest taka pora roku. I słuchajcie, my jesteśmy jedynymi zwierzętami, bo jesteśmy zwierzętami, na świecie. Zobaczcie, cały świat zwierząt śpi, hibernuje, a my co? Dieta, ćwiczenia, styczeń, odchudzamy się, nie? I ja też pamiętam, że w zeszłym roku, właśnie styczeń, luty, to ja sobie wymyśliłam, że ja będę codziennie miała jakieś tam aktywności, no nazwijmy to, jakieś tam aktywności. I ja 7 dni w tygodniu byłam poza domem, a podobno pracujemy według ajurwedy, pracujemy tak jakby 6 miesięcy na kolejną porę roku, wiecie, o co chodzi. I ja się latem tak fatalnie czułam. Jestem ciekawa, bo teraz mam styczeń takiego właśnie hibernowania. No, zobaczymy. Jestem ciekawa, dam wam znać na pewno, czy to u mnie się sprawdzi, ale intuicyjnie czuję, że tak. Uwielbiam ten podkład, słuchajcie. I w ogóle wczoraj nie mogłam spać. No, bo ostatnio tam dużo się dzieje, różnych te procesuję różne rzeczy. A, kurwa, nie mam lusterka. Powiedzmy, że procesuję różne rzeczy i nie mogłam wczoraj spać. A w ogóle też jest pełnia chyba za 2 dni. No, jakoś teraz nie miło. Taka mocna. Nie mam lusterka, więc tak powiedzmy się będę mal. O właśnie, zapomniałam jeszcze, że taki mam puder. Powiem, że mam tyle kosmetyków, których nie używam, tych kolorowych. Już przestałam się malować. No, ale w każdym razie ten, to mi się na maksa podoba i dostaję bardzo dużo komplementów, jak to mam na sobie, bo to wygląda, jakbym nic nie miała na sobie, a jednak taki, taką taflę robi. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, bo tu nie ma żadnych drobinek, ani nie jest rozświetlaczem, no jest taniutkie, więc... Właśnie muszę poszukać, czy może coś jeszcze z tej firmy można kupić. No i tak, no oglądałam się wczoraj TikToków, jak dziewczyny robią makijaże. Te takie połowę młodsze ode mnie. I w ogóle one jakoś inaczej robią te make-upy. I one mają w ogóle tak brwi wyregulowane. Czy nie wiem, czy to jest botox, czy one mają tak wyregulowane brwi, że wiecie, one te oczy mają... O Jezus, ale bym wyglądała jak Cruella, patrzcie na to. Chociaż, no właśnie, i one mają tak włosy związane do góry. I tutaj ten makijaż taki ten, chociaż... Nie, to znaczy ja tego nie zrobię, nie, ale... No wiem, że też się to botoksem robi, nie? Coś takiego. W sumie to otwiera bardzo twarz, ale... No nieważne, w każdym razie... I one w ogóle mają tak tu wysoko bronzer, że tylko taki fragment tu. Ja zawsze sobie robiłam tak. Wiecie, tam też każdy ma swoją jakby szkołę, ale wczoraj się oglądałam właśnie tych takich tutoriali Clean Girl i one mają tak tutaj malutki kawałeczek, nie że cały, tylko tak tu i tak wysoko tutaj róż, tu gdzie ja normalnie nakładałam zawsze rozświetlacz, więc może na szybko sobie zrobię taki make-up. I pozamawiałam sobie, słuchajcie, konturówki z NYXa, bo właśnie dużo tych dziewczyn mówi, że te z NYXa są spoko. Zamówiłam sobie na Allegro,
Nie wiem, gdzie można Nyxa, gdzie się kupuje Nyxa, ale znalazłam na Allegro, zazwyczaj. Ja jestem Allegro girl. Nie tam Sephora, Gucci, Louis, tylko... no, drogie Allegro, jak będziecie szukać oddanej ambasadorki, to... no, więc zamówiłam sobie jakieś trwałe pomadki, konturówki, bo ja najbardziej lubię te z Banana Beauty, ale chciałam jakieś inne kolory, ale ta firma chyba ma tylko resztki jakieś, które zostały po prostu i tam nic nowego się nie pojawia, no, na Naked nie ma. Myślałam o tych, teraz Kim Kardashian wypuściła znowu jakieś pomadki, ten tam w 20 odcieniach nude, ale chyba sama konturówka kosztuje 160 zł, a przesyłka darmowa jest chyba od 800. Sorry Kimi, tak jak Cię kocham. I ostatnio też zamówiłam ze Skims, jakie zajebiste body, dwa zamówiłam. Tylko słuchajcie, wzięłam sobie XL, no i ja mam ten problem, że jak po prostu jak ja się mieszczę w biuście, to tutaj mi odstaje, a ja bym chciała mieć ten efekt taki, nie? Ja mam właśnie ze skimsami taki problem, że właśnie na przykład staniki wszystkie muszę mieć XL, jak mam te rozmiarówki literkowe, no to muszę mieć XL, ale chyba sobie zamówię, bo też jest LDD. Chociaż brałam kiedyś jeden stanik LDD, no po prostu się w biuście mi potem, albo wiecie, mi się tak ulewa, że mam tak. A ja lubię to nosić, wiecie, tak na co dzień latem, a no nie wiem, jak idę tak po ulicy, mi się wszyscy gapią, wiecie, o co chodzi, że jest taki... no. I właśnie zamówiłam dwa, bo i jeszcze zamówiłam sukienkę i takie onesie, to zimowe. Mam zamiar nosić z takim wielkim, tym futrzanym, sztucznym płaszczem, jednym z, nie wiem, z 10, które mam z Hemu. Ale też szczerze mówiąc, cały czas chodzę w tej kurtce buchowej, bo naprawdę jest zimno. I jakoś, nie wiem, po prostu najchętniej bym chodziła w dresie. A, no i właśnie, też jak był ten sale, to chciałam sobie zamówić taki dres, jak mam ze Skims, tylko szary, ponieważ ten czarny mam L i on jest za duży. No i chciałam M-kę z szarego, ale ten... Ale tam chyba spodnie kosztują 350 zł i bluza też. No i nie wiem, lubię ten fit, ale to nie jest jakiś ten dres, nie wiadomo jaki. I wiecie co, zamówiłam w Zarze. Za chyba 89 zł bluza, znaczy od, no, i bluza, znaczy oddzielnie. Po 89 zł i zaraz zobaczymy. Bo jakoś mówię, nie, może to jest przez, znaczy, nie wiem. Nie wiem w ogóle, naprawdę najchętniej bym po prostu się zahibernowała. W sumie sama nie wiem dlaczego, ale jakoś tak miałam oczywiście... nie wiem, miałam dużo pomysłów, dużo planów, a teraz mam inne pomysły, inne plany. I sama nie wiem, co bym chciała. Na razie jestem w szkole, która mi zabiera na razie całe dnie i dzisiaj mam przerwę, mam coś innego do załatwienia i jakoś tak i po prostu ten styczeń tak nie wiem, nic się nie dzieje, ale u mnie się właśnie muszę o tym porozmawiać z moją terapeutką, ale zaczęła, bo ja cały czas chodzę tak, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, po prostu to jest, wiecie, moja mantra, nie? Nic się nie dzieje. No i zaczęłam sobie spisywać, co się tam wydarzyło w każdym tygodniu. Po prostu w ogóle zaczęłam taki mocny journaling. To też jest moje postanowienie na ten rok. Żeby właśnie... O, widzicie? I one jakoś robią tak tylko tyle. Małe mam to lusterko, nic tu nie widzę. No, to trochę w podglądzie, trochę w tym. Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. No i zaczęłam sobie spisywać tydzień po tygodniu. No i też... No właśnie. I dzieje się cały czas. Tylko mi jakoś jest cały czas mało. Też powiem wam, że
Dobrze mi zrobiło to, że już nie nagrywam codziennie vlogów. Zastanawiam się w ogóle, właśnie nie wiem, czy chcę to mówić, ale no już powiem wam tak, na pewno nie będę się dzielić swoim życiem tak, jak to robiłam kiedyś, z takimi małymi i większymi rzeczami, bo po prostu ja to uwielbiam i ja to lubię, ale lepiej będzie, jeżeli nie będę tego robić, nie jest mi to jakby wiecie, finansowo ani życiowo do niczego potrzebne. Jakoś tak lubiłam kontakt z wami, ale wy też to rozumiecie. Kto ma mieć kontakt ze mną, to będzie miał. Kto będzie chciał oglądać, to będzie oglądał. No żyjemy w takim świecie, w jakim żyjemy. If you know what I mean. Ej, dobrze to wygląda. Coś jeszcze czegoś się boję zrobić, ale jeszcze tak. Jak to... Nie wiem, ja na nos to sobie robię tak. Tutaj lubię sobie skrócić. I one robią tak. I chyba jeszcze... Tego się boję zrobić, ale dobra, zróbmy to. Potem zawsze na to patrzę z przerażeniem, jak wsiadam do windy, bo tutaj, w tym ringu i w ogóle w świetle, to wszystko wygląda spoko. Znaczy nie to, że zawsze, ale czasami tak latem miałam, że jak wychodziłam na światło albo właśnie do windy i tak... A tu takie, wiecie, za ciemno. Ale właśnie jakoś... Chodziło mi o to, że wrócił mi hype na make-up i właśnie jeszcze myślę, żeby sobie zamówić te takie kropelki rozświetlające, takie ale nie wiem co to jest, takie coś w płynie z Drunk Elephant, które podobno jest mega popularne i cały czas wyprzedane, ale no to... W ogóle właśnie mam ochotę jakiś nowy make-up i w ogóle mam znowu ochotę się malować. Nie wiem, mam, słuchajcie, mam takie po prostu teraz dwie przeciwne fazy. Jedna to jest po prostu pod kocem w łóżku czytać, z dala od social mediów, z dala od internetu, z dala od ludzi. Szkoła, nauka, rozwój, tak? Praca. A drugi tryb to jest właśnie makijaż, wyjście, gdzieś w ogóle, nie wiem, ostatnio jakieś w ogóle szpilki bym założyła, gdzieś w ogóle ja tyle lat... nie wiem. No jakieś naprawdę mam takie po prostu... Zobaczymy, w którym to kierunku się rozwinie. Natomiast tak jakbym mówiłam już wiele razy, ja nic nie planuję. Ja zawsze jak sobie coś zaplanuję, to mi się potem kurde rozjeżdża. I też nie mówię już o tym ani co robię, ani co planuję, bo to jest prawda, że kurczę, evil eye istnieje i ludzie nam zabierają zapał i energię do naszych pomysłów. Tak energetycznie, nawet nieświadomie, nie? Ja kiedyś w ogóle jakby nic sobie z tego nie robiłam, ale powiem wam, że odkąd się tak troszkę schowałam, no to widzę efekty. No, chociaż tak jak mówię, ja bym chciała żyć w świecie, w którym można, nie wiem, o wszystkim rozmawiać szczerze, wszystko ludziom mówić, nie wiem, że to co ja zawsze powtarzam, że ja bym chętnie tutaj usiadła i bym wszystko opowiadała, co ja teraz robię, co ja robię, jak ja robię, z kim ja robię, co bym chciała zrobić. No, nie wiem, czy ten róż... Chyba spoko, słuchajcie, ta metoda. Teraz brwi. W ogóle nie wiem, właśnie mam ochotę zacząć, nie wiem, jakieś może kurde live'y nagrywać z makijażem. Sama nie wiem, słuchajcie, coś mi chodzi po głowie, ale jeszcze nie wiem, znaczy... Właśnie jeszcze nic mi nie chodzi po głowie, ale mam taką chęć, nie wiem, coś nowego bym porobiła. No i świat nam teraz
też według tego, co wszyscy mówią o... A, i właśnie, mi tak wyszło, patrzcie, tu mam kreskę. A to rozcierałam. Czy nie wygląda na rozcarte? Wiecie to, że Pluton wszedł do wodnika, przyniesie nam zmiany. Czytałam o tym. I faktycznie, jak patrzyłam, wiecie co, za każdym razem, kiedy Pluton w historii zmieniał znak zodiaku, no to na przykład, wiecie, była pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, jakieś tam kryzysy finansowe i takie rzeczy. Więc faktycznie, słuchajcie, jak się to tak prześledzi, no to tak ciężko to zignorować, nie, w historii. Ale pamiętajcie, to nigdy nie jest po to, żeby straszyć. Tylko czasami coś musi runąć, żeby było miejsce na nowe. I w sumie jestem ciekawa, jak my to odczujemy. No i też to właśnie Sara mi tłumaczyła, że to nie jest tak, że to poczujemy jakoś tak, ponieważ ten tranzyt chyba będzie trwał tam 20 lat, więc to nie jest tak, że wiecie, od jutra w ogóle zamieszki na ulicach, nie? Tylko to są... Dlatego to są takie znaczące dla świata zmiany. One zachodzą globalnie dla wszystkich, ale to trwa długo. No, podoba mi się, w którym miejscu tutaj mam to odcięcie. Czekajcie, zobaczę, która jest godzina. Jezus, kto to? Czego ty chcesz? Właśnie, a jak śmiało mój lawender? Czy to jest ten... Ja miałam gdzieś jeszcze dłużej. Tu też muszę zrobić porządek, bo... No kurde, jeszcze miałam ten duży kutek, coś dobra. Never mind. Tu jest po prostu... Nie mam tego, dobra. Nieważne. Tu coś jeszcze jest? Tu już nic nie ma. Ach, kurde, szukam. Chciałam sobie teraz pod oczami. O, może ty sobie zrobię. O. Muszę przejrzeć tutaj te podkłady i pooddawać, bo aż żal, że one tu leżą i one się zaraz zepsują, a ja już ich nie będę używać. Bo jakoś te ciężkie podkłady już mnie nie przemawiają. No idea. To użyjemy tego. To jest ten hourglass. No ładnie. I to też pamiętacie te czasy, jak się takie te glowy tutaj nakładało te wszystkie rzeczy, takie bronzery rozświetlone. Au! Przyszedł sobie palec. Ale się tu przypudruje. I kiedyś w ogóle taki korektor pod oczami. I to wszystko jeszcze zapudrowane. Jeszcze wiecie, co za mną chodzi. Wiem, że
że będę tego żałować, ale mam ochotę na kreskę na oko, ale nie, na eyeliner to ja sobie chyba nie piszę. O, ja mam eyeliner start? Co to jest? O kurde! No to też jest odkrycie. Liquid pencil. Mam ochotę na kreskę. Mam akurat teraz takie rzęsy do zrobienia, jeżeli nie żal. No i co? W ogóle nie maluję. Nie, dobra, bo będę... może kiedy indziej, never mind. Jednak nie. Może jakbym miał jakiś ciemny cień? Dobra, mam tu taki ciemny cień. I tu mam jakiś pędzelek do brwi. Bardzo profesjonalnie. No dobra. Zrobię sobie tylko taki ogonek. Ale... Nie, no dobra, te czasy minęły. Czasy malowania kreski minęły, bo już się nie chcę nad tym siedzieć. Ale muszę iść do torebki po konturówkę i jakąś pomadkę, bo tutaj nic nie mam. A, ale wiem, co chciałam zrobić. Too much? Nie, chyba jest. Okejka. Dobra, idę po oka. To, właśnie wiem, że ja po prostu tutaj przeglądam, bo ja cały czas się maluję tym samym. I potem właśnie tak, o co to jest? Co to jest? To jest jakaś pomadka NARS nowa. Jakaś miniaturka pewnie z czymś była. No byłaś. A, no dobra. To nieważne. Dobra, teraz konturówka z Charlotte, to jest Iconic Nude chyba. Mhm. Ujdzie w tłoku. Dobra. Zobaczmy ten dres a la Skims. Ej, no dobra, jestem happy. W ogóle ja już miałam ten dres, tylko różowy, znaczy nadal mam różowy, tylko go poprawiłam czymś na mazurach. Ale to jest chyba identyczny krój. Te spodnie są bardzo podobne do tych Skims. Bluzę mam rozpinaną, nie wiem. Ale generalnie o taki kolor mi chodziło i zaraz idę sobie zamówić wszystkie kolory, słuchajcie, z tego. Zanim opublikuję ten film i się w tym pokażę, bo potem nie będzie. A serio, za 200 to w ogóle... No, także... Tak, zajebisty. Jestem zadowolona. To są moje nowe buty. Buty poprzednie, znaczy cały czas je mam, jeszcze wychodzę w nich z Lolą na spacer. Właśnie nie pamiętam, kiedy je kupiłam, bo to już, to jest moja czwarta para w życiu. Pierwszą, którą miałam, zdarłam. Drugą mam taką wysoką, którą noszę tylko w górach, bo no, te wysokie pomieszczę, to tak nie. Ale właśnie te krótsze ostatnie, słuchajcie, no przytarłam do dziury. No ja je na pewno jakoś przed pandemią kupowałam, ale kiedy, to nie mam pojęcia. Ze 3 lata może miały, ale chodziłam w nich dużo. Tylko to były te lakierowane, te są... Cute,
Ale one też niby tutaj mają te koła. Skóra na skóra. Są takie inne i są takie krótsze. Może i w sumie. No nie wiem, mam te. Więc będę mówić w tych, ja najbardziej lubiłam tamte. Dobra. To ja tak wyglądam i wyłażę z pieczary, z mojego barłogu. No. Cute. No hello. Jest 20:30. Powiem wam, że to był bardzo długi dzień. Był moment, że nazwałabym go może nie trudnym, ale wkurwiającym. Dużo emocji, łeb mi paruje. I nie powinnam tego mówić, bo zaraz wiecie, będą heheszki, ale pierwszy raz mi się tak zdarzyło, że pójdę do Lidla po pistację i ten, i rumianek, żeby po prostu, nie wiem, odświeżyć głowę i poszłam po prostu, jakby wiecie, mogłam przeżyć bez tych rzeczy, mam jedzenie. Lola drapie w miskę, nie głodzę, tylko bardzo dobre mięso. Takie jak taką ekologiczną wołowinę i kupuję i gotuję i teraz jest tak zafascynowana, że stoi drapie w miskę, ale jest najedzona, obiecuję wam. Byłam też z Lolą na spacerze długim, poszłyśmy do parku. Mimo, że jest zimno, no ale chciałam, żeby się trochę przeszła i założyłam jej szelki. Ona tak nienawidzi tych szelek, a wiecie, nie powinna chodzić, no mam problem z chawicą, nie powinna chodzić w obroży. Zajebiste ma te szelki, ale ona, wiecie, kurtka, szelki, cokolwiek, nienawidzi. I przeszłyśmy taki kawał w śniegu i w brozie. I nic nie zrobiła skubana na znak protestu. No. Tak, i poszłam do Lidla po prostu się przejść, a słuchajcie, jak wracałam, to jeszcze szłam okrężną drogą właśnie, żeby jeszcze się trochę przewietrzyć. I wiecie, że mi przebiegł lisek. Dosłownie tak. Ja tutaj widzę, bo tutaj, to co widzicie, tam dalej jest park i tu jest taki fragment zieleni, nazwijmy to. I ja tu są dziki, kiedyś mnie mijały na tym, na pasach tutaj wysiadałam z taksówki i locha z dzikami tam czasami latem w parku, to w ogóle jest normalne, że są porozwalane te kosze na śmieci, jak się idzie. Właśnie dziki, no i lisy i ja czasami tutaj widzę z góry te lisy przebiegające, ale teraz po prostu tak, taki mały, chudy, bidny, wyglądał na młodego, ale to niemożliwe, żeby się urodził. Taki chyba był zawiedzony. Wiecie, że lisy to są jedne z takich najbardziej... Bo wiecie, że ja Foxy w ogóle jaram się lisami. Że lisy, już nie pamiętam ile dokładnie, 4 albo 5 lat żyją średnio, bo one mają, słuchajcie, bardzo dużo chorób, bardzo dużo pasożytów i w ogóle jakie biedne są. Jak czytałam o nich kiedyś, to strasznie... Biedne są. Takie, że dużo chorują i krótko żyją. Co tam kombinujesz, moja droga? Byłeś tu na spacerze. Chcesz jeszcze iść? Chodź. Nie wiem, czy to jest wyłudzanie smaczków, czy rzeczywista prawda o spacer, bo ostatnio... No, ciężko z tym. No, w każdym razie, słuchajcie, tak. Tak! No to głaskanie będzie za chwilę. Chodź. Chcesz teraz głaskanie? Chodź do mnie. Nie. Ja już poszłam się rozerwać do Lidla. No dobra, chodź marsz. Jak naciska 3 rząd, to je daje i teraz się nauczyła. Bo chciałam, żeby mówiła więcej wyrazów na raz, ale teraz widzę, że to jest po prostu wciskanie 3 pod rząd. Chociaż zło, głaskanie smaczek Lola. Głaskanie smaczek Lola, chodź. Proszę, smaczek. Takie dostała tutaj w prezencie Lola smaczki jej trzonku i takie akurat są malutkie. Także wujek, jak oglądasz, to dziękujemy. Bardzo Lola je lubi. Dobra. Hol z Lidla. Pistacje. I w ogóle, słuchajcie, to są zakupy za 86 zł. Ja naprawdę ostatnio nie wierzę. Nie wierzę po prostu przy kasie. Dwie paczki pistacji, z tego była jakaś promka, że druga chyba za pół ceny. No mój rumianek, bo tu się skończył, więc następny. Rumianki wróciły,
kubujce Rubianki, Rubianek jest zdrowy, dobrze pić po jedzeniu, dobrze pić na sen. Wziąłam sobie taki serek, kulianka, ser ostrzyczkowy. Ja uwielbiam takie tego typu serki, wszystkie takie jakieś wędzone, ale ostrzyczki to bardzo lubię. Boczek wieprzowy wędzony, nie widziałam takiego boczku, a zamówiłam sobie ostatnio właśnie taki ekologiczny boczek. I on się tak robi, że jest po prostu jak kamień, taki twardy, taki wiecie, na grupiąco się robi, tak jak w amerykańskich filmach, ja nie lubię tego, więc może ten będzie lepszy. Właśnie z cyklu to są zakupy, poszłam się rozerwać do Lidla i jestem głodna, nic nie jadłam, jest 20:30, więc o, śledzie w kurkach, ja uwielbiam śledzie, a bardzo dawno nie jadłam. Ser kozi naturalny, to będzie dla Lutka. Ale nie ma ptaszków. Protein peanut, no sugar. Ja uwielbiam orzechy w czekoladzie. Takie to małe coś, 7 zł kosztowało. Kochanie, możesz? O, te bardzo lubię. Lolek! Wziąłem twarożek. Bo sobie właśnie powiem wam, że kompletnie nie mam na nic ochoty. A więc... Pączek tiramisu i pączek coś tam wanilia. Aluś, chodź. Chodź do mnie. Nie ma ptaszków. Muszę zasłaniać roletę, bo wiecie, ona tutaj szczeka. I widzi, jak pieski chodzą, wiecie, po drugiej stronie ulicy na spacer. I na pieski też szczekamy. No, jak tam biegają, czy takie, wiecie, widoczne są z tej odległości. Taki high protein kupiłam. No i słuchajcie, 81,25. I tu. Jakby nic. Ej, zobaczcie w ogóle. To. No, także tak. Chciałam nawiązać do kogoś z przeszłości, ale pominę. Coś mi się przypomniało smacznego, ale dobra. No. Lolek. Kupiłam sobie jeszcze, słuchajcie, taką ciekawą książkę znalazłam. Narysuj swoje uczucia. Ja ostatnio nad tym pracuję, nad połączeniem się ze swoimi emocjami. Bo bardzo łatwo się łączę z cudzymi, a do swoich tak nie do końca mam dostęp. Znaczy, wiecie, ja po prostu jestem silna i no, wiecie, trzeba być twardym i tak dalej. I słuchajcie, gdzie... Tak, Lole, no ja też tak myślę, że tak jest. Silna jest pani, tak? Dziennik kreatywny, który pomoże ci nawiązać kontakt z emocjami poprzez sztukę. I tutaj, słuchajcie, są ćwiczenia, że się rysuje. Ja wiem, że na przykład są te różne... Nie, niedobry pomysł. Po prostu takie, wiecie, dobrze będzie. Wy tu oszalejecie z tym, jak ja tak gadam na dwa maty. W każdym razie są, słuchajcie, takie ćwiczenia i zamierzam sobie robić. Tak samo jak właśnie mam postanowienie, żeby pisać dziennik, które mam postanowienie od chyba, no nie pamiętam, to już będzie ze 3 lata. Lola, jak dziewczyny z Moon Sister wydały tego e-booka o journalingu, który wam polecam. Stworzyłam potwora. Teraz sama się nie mogę skupić. Loluś, kochanie, chodź do mnie. Chodź, piesku. Chodź. Nie przyjdzie, teraz będzie tam nawalać. No, w każdym razie, słuchajcie, może ten... Może macie podobny problem,
Albo na przykład, nie wiem, chcecie pracować z kimś, bo to też myślę, że to może być fajne dla kogoś. No zajebiste, ja wiem, że są to na przykład takie kolorowanki, które relaksują, ale tutaj macie takie ćwiczenie. Narysuj część siebie, którą wciąż uczysz się kochać. Narysuj część siebie, którą zaniedbujesz albo ignorujesz. No takie różne, nie wiem. Oczywiście na Allegro to znalazłam, bo chciałam kupić tą książkę Jaya Shetty. No i wszyscy, którzy mają Allegro, to często mi piszecie w DM-ach, że to też jest uzależniające, że jak macie smarta na Allegro, no to trzeba dobrać coś innego, żeby nie płacić za przesyłkę. No i ja z książkami tak zdecydowanie mam, że potem kupuję, zamiast jednej to kupuję dwie. Ale i właśnie tak sobie zobaczyłam, że była taka pozycja. Ciekawe. Wiem, że też oglądają mnie osoby, które tam zajmują, to jest arteterapia, ale też chyba, właśnie ktoś mi polecał, że są jakieś ciekawe zajęcia, to jest taka terapia, właśnie nie wiem, czy to jest to, że jest taka terapia poprzez malowanie chyba i jest jakaś jedna osoba, która to prowadzi, a inne jakby siedzą i malują w grupie i to daje taki proces terapeutyczny. Niestety nie zapisałam tego i nie pamiętam, jak się nazywa, więc jak możecie, to mi napiszcie albo podrzućcie jakiegoś linka czy coś, bo to jakoś tak mi się wydało mega ciekawe. I powiem wam, że dzisiaj ten make-up, który zrobiłam, jak na tyle godzin i tyle emocji różnych i tam łez po nim trochę spływających, to i w ogóle nie poprawiałam ust, co prawda też nie jadłam nic, ale naprawdę. No i chyba podjęłam decyzję, że muszę iść podciąć włosy. Mam takie suchotniki tutaj na końcach, że mnie to denerwuje, bo kiedyś jak miałam te, wiecie, krótkie, to chodziłam regularnie co półtora miesiąca. A teraz właśnie nie wiem. Lola, nie ściemnij, dam ci tego smaczka. Pani jest zmęczona. Chodź. Chodź, kochanie. Chodź do mnie. Chodź. No chodź. Chodź do mnie. Chodź, brawo. Brawo, brawo, mój lisek, mój prywatny lisek. Mam swojego prywatnego liska. Proszę bardzo, dam ci smaczka i mam nadzieję, że to nie spowoduje, że teraz kolejnych 2 godzin gadania. Wiecie, że Lola nie umie tak wziąć. O, a teraz umie. Jak jej daję, to muszę jej kłaść na pod. No proszę bardzo, w tej pozycji umie zjeść. Myślałam, że ona tak nie umie. Zawsze jej ten. Musiałam kłaść na podłodze. Już? No ty ściemniaczu. Zawsze udawała, że nie umie jeść z rynki. Mój burczy borek. Idę się wykąpać. Zmyć te wszystkie energie tego dnia dzisiejszego. Jeszcze do tego jest mega wiatr. A ja zawsze właśnie tak średnio się czuję, jak jest wiatr, co podobno jest związane z tym, że właśnie jak jesteście typem, ja w Ajurwedzie jestem typem Vata i to jest typ, który właśnie źle znosi jakieś takie wiatry, wichury i w ogóle, więc zajebiście, że mieszkam, wybrałam sobie mieszkanie na mega wygwizdowie, a za 3 dni jest pełnia, ja już nie mogę spać, także... A jutro mam szkołę i w tym cały tydzień mam szkołę, nie, teraz powiedziałam, mam cały tydzień szkołę, ale nie, jaram się strasznie, po prostu jaram się, naprawdę się jaram. Nie, niestety nie będę się dzielić, bo tak jak mówiłam, nie chcę, że... no po prostu, ale bardzo żałuję, że nie mogę o tym opowiedzieć i że nie możemy sobie o tym tutaj pogadać. No. Ale jaram się i mega, mega w ogóle ciekawych rzeczy doświadczam, uczę się, odkrywam i w ogóle, no, nawet chyba widać pomimo, że mam wrażenie, że jest naprawdę, jestem, po prostu się ten dzień mnie przejechał, no i tak wygląda, spoko, muszę chyba zacząć się malować, no, także tak, mam dobry humor, tylko no, jestem po prostu... przeturlana. Są czyste naczynia, tylko musiałoby schnąć. Dobra, kochani, to myślałam, że nagram całego vloga od rana do wieczora, ale no
myślałam, że coś nagram, jak wyjdę z domu, ale nie było mi dane, ponieważ musiałam sobie przetrawić pewną rzecz, która mnie... ale już... Wydarzyły się trzy kolejne, które zabrały mój wkurw, także no... Znaczy przykryły tamten, no, nie wiem. Kto mnie zrozumiał? Super. Rozłączam się, idę się kąpać i po prostu zeżrę te pączki za chwilę. Po prostu połknę je w całości. Za dużo lodu. Witajcie. Zaczynam od lodu. Żeby się... Ale jestem nieuczesana, żeby się obudzić i odświeżyć. Naprawdę, słuchajcie, jeżeli macie wkurwa, boicie się czegoś, albo macie, no czasami, nie wiem, mamy coś takiego, że ja przynajmniej tak mam, że budzę się i nie wiem, albo mi się coś śniło, albo jakieś takie mam, że nic mi się w życiu nie dzieje, ale jakaś taka, wiecie, taki niepokój. Nie? Czasami tak jest. To słuchajcie, to tak pomaga na głowę, mi przynajmniej. Dobra, powiedzmy, że jest lepiej, że szok. No, a poza tym zaraz zaczynam szkołę. I chcę być, wiecie, taka przytomna, rzeźka i w ogóle, ale włączę, bo buzię teraz. Czyściłam ten zbiornik na lód w lodówce i wsypałam sobie całą szufladę lodu do tej miski i za dużo. No, zazwyczaj tak, wiecie, taki pojemniczek wrzucałam. No, także witajcie dnia kolejnego. Nie wiem, ile nagram, jak nagram i co nagram. Bo zazwyczaj po szkole to po prostu jestem wykończona. Ale zobaczymy. Ostatnio powiem wam też, że ocet mój przyjaciel, jeżeli chodzi o sprzątanie domu. I właśnie tam lodówkę wycierałam. No bo tam też się zmienia, zbiera osad z wody po prostu, kamień. I całą octem ją tam wymyła mi tą szufladę na lód, także z kwaskiem cytrynowym i z sodą oczyszczoną. Ja wiem, że tam niektórzy mówią, że to nie działa, że to tylko się ładnie pieni, ale powiem wam, że na przykład jak ja mam wannę po tych wszystkich olejach, olejkach i tak dalej, to ja po prostu biorę pół butelki octu, opakowanie kwasku i opakowanie sody i wysypuję i to zalewam i się tam spieni i potem spłukuję prysznicem. I jest czysto, a normalnie tymi wszystkimi środkami do czyszczenia te oleje, to wiecie, płynem do mycia naczyń czymś tam czyściło, ono się kleiło, lepiło, było tłuste. A tak robię sobie taką mieszankę, tylko spłukuję i wszystko mi to idealnie zchodzi i bez szorowania, bez niczego, żeby tam nie uszkodzić, co tam jest na tej wannie. No i jakoś jestem zadowolona i właśnie, kurczę, byłam wczoraj w Lidlu i mogłam sobie kupić... Ale nic, może dzisiaj też się przejdę, przewietrzyć. No hello, hello, witajcie. Ten piękny dzień, piękna jest pogoda, leje, wieje. Jest naprawdę uroczo na zewnątrz, aż po prostu chce się wychodzić z domu. Ja powróciłam właśnie z Lidla i szybki hol, bo zaraz zaczynam szkołę. Rzodkiewka, twarożek. Zapomniałam. Ale to nic. Ostatnio jestem wielką fanką tego koziego sera. Jest zajebisty. W ogóle nie wiem, czy ja ostatnio nie skończyłam też na nagrywaniu holu z Lidla. Mogło tak być. Dwie szynki termińskie. Rozpuściło mi się mieszanka chińska.
Dawno nie było. Pieczary. Musztarda. I właśnie o tej musztardzie wam kiedyś mówiłam, że ona nie ma cukru w składzie. Woda, gorczyca, ocet, sól. Kwas cytrynowy. Orzeski. Ogórek zielony. Ocet. Por. Nie było tych, ja lubię bardzo te papryczki z grillowanymi tymi oliwkami w tym takim dużym opakowaniu, ale nie było ich dzisiaj, więc wzięłam te małe. A są chyba takie same, tylko nie są grillowane te oliwki. Jakieś takie poszłam wczoraj z mokrymi włosami spać. No dobra. Ketchup. Ciekawe, czy to będzie dobre. Taki ser. Jestem ciekawa, ale nie, jeszcze nie jem o tej godzinie. Wzięłam ostatnio taki serek wiejski wysokobiałkowy z Lidla i wczoraj go zjadłam i bardzo mi smakował z miodem. Wzięłam teraz dwa takie. No, dobrze. Dwa takie z mlekowity. Ser z truflami i szczupiorek. I to wszystko. I słuchajcie, 190 zł. No, dobra. Zmykam to, bo za 10 minut zaczynam szkołę. No i nie wiem, teraz tak myślę, że ja chyba ostatnio co nagrywałam, to też był hol z Lidla. No, trudno. Trudno. Moje życie tak wygląda, tylko do Lidla wychodzę. I nie wiem, co stało z moim przydziałkiem. Jak jest dziwnie wygląda, nieważne. A jest 21:30. A ja robię sobie obiad. Bardzo prosty. To będzie ta mieszanka azjatycka, krewetki. Pierwszy raz spróbuję sobie takie przyszanie. A jeszcze do tego jest moja ostra oliwa i zaraz jeszcze to będzie sos sojowy, ostrygowy i tak dalej. No, nie jestem ciekawa, jak to wyjdzie. Pierwszy raz, zwyczaj nie lubiłam tych takich chińskich mieszanek, ale tutaj zobaczcie, jest fasolka i są tędy i w ogóle to wszystko tak fajnie wygląda. Bardzo dawno w ogóle też nie spożywałam żadnych warzyw mrożonych, takich mieszanek, bo jakoś tak nie przypadam, więc jestem ciekawa. Zobaczymy, jak to wyjdzie, no i właśnie do tego krewetki na ostro, obiad w 10 minut, wrzucić wszystko na patelnię i zjeść. Powinno być dobre. O, właśnie, ja mam jeszcze, dodam sobie do tego, o, dodam sobie to mleczko kokosowe, zobaczymy. Na podstawie iluś tam set wskaźników No, hello. Dzisiaj mam wolny dzień i silne postanowienie, że nagram w końcu vloga jakoś porządnie. Cały dzień. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Lolson, wstajemy. On tak ze mną śpi. Jest to chyba 12. Znaczy byłyśmy już na spacerze, tylko jakoś właśnie kontempluję dzisiaj przed wstaniem. Zobaczcie, że to jest urocze się budzić wokół. Budzić się przy takim stworzonku, bo ja codziennie rano na nią patrzę i mówię, Boże, jaka ty jesteś śliczna. Jesteś cute, Lolson. Loluś. I stopy ci śmierdzą. Skarpetami. Skarpetami ci stopy śmierdzą, tak? Wstajemy.
Pola? Wstajemy? Zobaczcie to, ten wzrok. Matka, nie, ja jeszcze nie wstaję. Wstajemy? Też mi się nie chce. Co jest, Lola, dzisiaj, że nam się tak nie chce wstawać? Ja nic tak nie robię, wiecie? Żeby się tak postawię. Nie, żeby Lola powiedzieć. Ja nic tak nie robię. Jak coś, to po prostu śpię, nie? Ale tak, żeby leżeć w łóżku, tak jak teraz. Co prawda też medytowałam. Nie wiem. Miałam tyle emocji w tym tygodniu i w zeszłym w sumie też, że chyba mój mózg potrzebuje spokoju i żebym mu go dać, to przez godzinę siedziałam na TikToku. Nie wiem, dlaczego zaczęłam oglądać, weszłam na TikToka. No, tak, muszę wstać, muszę ogarnąć parę rzeczy. Bardzo mi się nie chce. Znaczy, chce mi się właściwie, ale nie wiem, wczoraj była pełnia i była taka mocna dla mnie ta pełnia, że trzy dni, o trzech, w ogóle cały zeszły tydzień też, ale ostatnie trzy dni to chyba chodziłam trzecia, czwarta spać. Czyli to wszystko, na co pracowałam tyle czasu, żeby chodzić spać o racjonalnej godzinie i wstawać o racjonalnej godzinie i mieć ten sen jakiś sensowny i zrównoważony, to ostatnie dwa tygodnie wszystko poszło. Muszę wrócić do mojej rutyny. Lola chyba sygnalizuje, że nie chce wstawać. Lola. Lola. Lolek. Chodź, wstajemy. Loluś. Ogon ci został. Widzę, że tu jesteś. Schowałaś. Nie chcę, piesek, wstawać, tak? Nie chcesz, piesek, wstawać. No. A jak na złość, już dzisiaj był i sąsiad, i kurier, i w ogóle. Jak ja postanowiłam sobie poleżeć, to dzisiaj wszyscy coś ode mnie chcą od rana. Więc Lola, wstajemy i też trzeba by jakieś porządki w mieszkaniu ogarnąć, jakieś pranie, jakieś takie rzeczy. No, ale widzicie ją? Ona, o, się tak przykleja i... Au, co mówiłam o drapaniu. Tutaj buziaka. Tutaj buziaka. Nie, no naprawdę, słuchajcie, to po prostu, jak się człowiek budzi przy takim zwierzątku, to to od razu jest lepiej. Ja no wstaję w dół. Włosy mam po prostu w każdą stronę. Mam teraz taką fryzurę jak z dynastii. Już taką kanoki. Dobra, Lola. Bierzemy ten dzień w swoje objęcia, tak? Co za fryzura jest? Surykatko moje, wstajemy. Lola? Widzicie, ona umie sobie sama. Nie nagrałam początku, ale ona umie sobie. Weź sama pod kocyk. No nic, nic, tylko chciałam pokazać, że jesteś pod kocykiem z marzluchu. Włączyć ci ogrzewanie? Wyłączyłam grzejnik na noc. Może ci zimno. No, cały czas i nie wiem, dlaczego w tym jednym miejscu te baby hairy postanowiły mi tak mocno rosnąć. Też nie, tu też są. Tylko mi się... Nie mam takich krótkich. Ja mam wrażenie, że tutaj cały czas rosną. Widzicie to? Powiem wam, że to zanurzenie twarzy w lodzie
jest jak antydepresant. Serio. Oprócz tego, że to fajnie działa na skórę i tak dalej, to po prostu na psychikę jest taki serio, jak wstajecie z jakimś takim napięciem, albo też z brakiem energii czasami. Dzisiaj jest taki dzień, jestem zmęczona, tak przebodźcowana trochę po ostatnim czasie. I też pogoda jest taka, że nie było słońca od nie wiem ilu dni, jakoś nie pada, bo jeszcze jak był ten śnieg, był mróz, to jakoś tak, a po prostu, wiecie, dzisiaj jest taka jesień, tylko taka, nie no właśnie, właśnie nie, ja kocham jesień, mi się właśnie wiosna kojarzy z czymś takim, jak jest teraz, takie roztopy, są roztopy, jest mokro i jest zimno, czyli taka pogoda, jakiej ja nie lubię, no i wystarczy chwila z miską, z lodem i już mi się chce wszystko. Serio, bez kawy, bez niczego. Także spróbujcie, polecam wam. I to też obniża poziom kortyzolu we krwi, więc jeżeli na przykład nie możecie spać, albo macie trądzik z jakichś takich przyczyn, że nie wiecie, co to może być, zazwyczaj w naszym kraju to jest tak, że no, nie wiem. No. Ale też na przykład jak macie taką oponkę na brzuchu, tylko taką umiejscowioną tak jakby niżej, taki brzuch kortyzolowy. W ogóle możecie sobie to zgooglować, jak wygląda, bo jest brzuch stresowy właśnie, brzuch kortyzolowy, brzuch hormonalny, jakby kształt tego naszego brzucha. Mówi nam, od czego mamy, czy jakby wiecie, kształt tej otyłości, wpiszcie sobie na przykład różne rodzaje otyłości na brzuchu, bo czasami można być super szczupłym i też czasami dziewczyny mają taką po prostu właśnie oponkę na brzuchu i to na przykład może być kortyzol i to może być taki kortyzol, który nie wychodzi w badaniach jako nie wiadomo jak podwyższony, ale na wasz organizm tak to działa i wtedy na przykład takie właśnie czy morsowanie, czy tam zimne prysznice, czy woda do lodu, może naprawdę woda do lodu, twarz do lodu może naprawdę spoko zadziałać. Właśnie może będę miała chwilę, to wejdę do Rossmana. Powinnam wejść, bo potrzebuję odkamieniacza do ekspresu, który miałam zamówić na Allegro i od 2 tygodni mi się nie udało. I mam taki ekspres, który po prostu przestaje działać, jak tam zrobi ileś kawy i trzeba mu zrobić czyszczenie i odkamienianie. I dalej nie działa, więc wiecie co, zrobiłam już 2 razy tak, że po prostu puściłam mu to czyszczenie bez środka czyszczącego, co na pewno nie jest dobre dla mojego ekspresu i naprawdę powinnam już się tym zająć. Ale się nie zająłam, w dużym skrócie, bo nie mam tego czegoś. Już sobie tego użyję. I co? No, i powinnam iść już do Rossmana i się tym zająć. I w ogóle powiem wam, że jak zaczęłam oglądać TikToki i zobaczyłam, że oni tam mogą dłuższe filmiki wrzucać, a ja właśnie lubię sobie pogadać i mnie to po prostu te wszystkie te takie krótkie, no spoko, ale jak właśnie te vlogi zaczęłam nagrywać, to ja nie potrafię się zmieścić i to co nagrywam to jakby do tego filmiku, to potem w ogóle połowy nie skomentuję, bo mi się nie mieści to, co chciałam powiedzieć. Ale nie wiem, czy TikTok to jest miejsce dla mnie. Dobra, i nałożymy teraz to. I przyszło mi, wiecie co, kilka rzeczy, które sobie zamówiłam na Allegro do ust. Tą konturówki, jakieś pomadki. Może jakiś make-up razem popełnimy, przetestujemy. Zobaczymy, co to przyszło z tego NYXa. Mi się wydaje, że ja chyba nigdy, bo z NYXa sobie zamówiłam. Ja chyba NYXa nigdy nie miałam. Chciałam jakąś dobrą konturówkę. No nie, dobra, muszę się skupić, zrobić bez was ten masaż.
No dobra, jestem. Zrobiłam sobie delikatny makijaż, bo chcę przetestować to, co zamówiłam. Już wam pokazuję. Co to jest? I tak, słuchajcie. Czy są ze mną dziewczyny, które oglądają mnie albo oglądały YouTube'a, jak ja zaczynałam? I dla młodszego pokolenia, słuchajcie, kiedyś, nie wiem, eyeliner to na przykład można było kupić tylko w Maku. Nie było sklepu internetowego, sklep był tylko w Złotych Tarasach i to w ogóle było, wiecie, szał pał i to było ekstremalnie drogie. Znaczy nadal uważam, kosmetyki są drogie, ale wtedy to dla mnie było ekstremalnie drogie. I było dużo takich kosmetyków, które pokazywały Amerykanki i u nas tego nie było. Jednym z nich pamiętam, że ja bardzo chciałam tą kredkę i wiecie co? I w ogóle tak, to jest Jumbo NYX w kolorze Milk. To są takie... Potem był taki róż Peach Melba, nie pamiętam z jakiego... No były takie rzeczy, że wiecie, my siedziałyśmy w Polsce, ktoś nie miał, nie wiem, kogoś z zagranicy, żeby przywiózł albo wysłał. To siedziałyśmy i się śliniłyśmy do tych kosmetyków. I ja pamiętam, że kiedyś weszłam na tą stronę NYXa, chyba amerykańską, ale tam było jakieś cło i to było drogie i trzeba było zamówić za ileś tam, no i tego nie kupiłam. I teraz robiąc te zakupy, powiem wam, że zamówiłam tą konturówkę tylko dlatego, że mi się właśnie kojarzy z tym, że kiedyś ją bardzo chciałam mieć. Ja nawet nie maluję już od dawna linii wodnej, ale to jest właśnie taka... A to nie jest Milk, przepraszam, bo ja właśnie wzięłam Milk, to jest taka biała, biała na... Jak, nie wiem, dziewczyny robią, jak to się nazywa, na ONZ-y sobie podrapałam ją, no. Bo oczywiście jest w tym, wiecie, w prezerwatywce i ja nie mogę tego otworzyć. Ja wzięłam sobie kolor jogurt. Lola, słyszycie? Podglądasz mnie? Podglądasz mnie, piesku? Ty już widzisz, że się szykuję, że będę wychodzić, tak? I masz stresa. Tak, no więc ja wzięłam właśnie ta biała, to jest taka, wiecie, taka biała, więc ja sobie wzięłam już tak, już pamiętam, wzięłam sobie taką, o, wszystko, ale ładna, widzicie to? Ja uwielbiam takie kolory na oczach, nałożę sobie to na linię wodną, ale nie wiem, czy ja bym tego jako cień nie nosiła, chociaż jak doczepiam rzęsy, to nie chcę ich potem zmywać. Teraz możecie obserwować, że mam rzęsy, słuchajcie, dotąd, bo już... Ja nie wiem, mi ten czas jakoś tak przeleciał. Ponad 3 tygodnie. Ja zawsze jakoś tak chodzę w miarę, wiecie, regularnie. A teraz i mam odrost na paznokciach i na rzęsach, bo jakoś nawet nie zauważyłam, że to tyle czasu minęło. To dzisiaj 27 dni, odkąd byłam ostatnio, no więc... No dobra. Czy widać jakąkolwiek różnicę? Tak jakby troszkę bardziej rozświetlone to oko. Jakby sobie, słuchajcie, tak to pomalować, to całkiem fajnie to wygląda. Zrobimy jeszcze tak. Ja uwielbiam takie kolory, takie różowo-szampańskie. Widzicie? Ej, ładnie to wygląda. No, zadowolona jestem z tej kredki, podoba mi się. No nice, ciekawe czy to się nie będzie jakoś, wiecie, zbierać czy coś. Ale podoba mi się tutaj rozświetlenie kącika, ładnie odbija światło. Nie wyspana, tak świeżo to wygląda. Dobrze. I teraz tak, zamówiłam sobie
Takie produkty do ust. W ogóle, słuchajcie, Golden Rose. Pamiętacie to? Ja już nie pamiętam, jaki to był. To był kolor lakieru, nie? Czerwonego. Ten taki, który czasami wy mi jeszcze piszecie, że to był jakiś ten kolor lakieru czerwonego do paznokci, który ja polecałam. Ale wziąłam sobie dwie takie grube kredki z Golden Rose. Konturówkę z NYXa, która jest jakaś taka ciemnobrązowa. Taką trwałą pomadkę w płynie. I taką. Ja zawsze gustowałam w jakichś takich bardziej różowych. A teraz jakieś takie nudo brązy. Ale to mówię wam, że się naoglądałam TikToka. I w ogóle, nie wiem, te dziewczyny sobie tak obrysowują te usta, tak jak Kardashianki. One mają tak obrysowane, ale jakoś nie wiem. Wstydzę się. Zobaczymy. Właśnie widziałam dużo TikToków, że dziewczyny używają tych konturówek z NYXa. Ja być może mogło mi się coś przewinąć przez ręce przez te wszystkie lata, ale nie pamiętam, żeby mnie coś zachwyciło. A jakoś powiem wam, że patrzyłam na te wszystkie konturówki, nie wiem, jakieś w Sephorze, te właśnie Kim Kardashian i no, nie wiem, 150 zł za konturówkę. No dobra, to jest taki brąz. Czego ja zawsze wybieram takie bardziej różowe, więc dobra, zobaczymy. Twarda jest jak... Twarda jest bardzo, ale kolor ma ładny. Jaki to jest kolor? Może wam powiem. SML 37 Los Angeles 2.0 Professional Makeup Matte Lip Liner. Patrzę, bo ona coś robi. Wpiłam dwie kawy i ręce mi się trzęsą. To jest chyba jeden z tych kolorów, z których wyglądam, jakbym była chora albo zła. Ale... podoba mi się. No właśnie, teraz mam... Nie uważacie, że wyglądam jakoś tak jak nie, jakoś tak poważnie. Dobra. I teraz może na to właśnie, nie wiem, zobaczmy. Może taką jaśniejszą? Zobaczmy teraz tą Golden Rose. Nienawidzę to po prostu, te opakowania, te foliki, to... Tak wygląda piekło. Jak ktoś siedzi i cały dzień to zdrapuje, to tak wygląda piekło. Dobra. To jest kolor 28. O, taki jaśniejszy. Dobra. Co ty żerasz? Słyszę i wszyscy chyba słyszą, że coś je. Co ty jesz, Lola? O. To ładne i to kremowe. Ładnie, ale jeszcze nie do końca o to mi chodziło. A to
jest matowe. Czy to się da nałożyć na to? Słuchajcie, to pachnie jak tort. I to taki tort z mojego dzieciństwa, jak zawsze dostawałam na urodziny, jak byłam w przedszkolu. Nie mam pojęcia, czym to pachnie, ale z tym mi się kojarzy. Za dużo. Ale teraz ten miks. No gdzie jest ta oczywiście konturówka? Jest całkiem spoko. O, ja lubię sobie tak trochę rozetrzeć. Ale zobaczcie, usta zmieniają, co? W ogóle wyglądam teraz, jakbym miała dużo większe niż mam. Z czego jestem zadowolona. Jak się rozgrzała ta konturówka, to lepiej. Ej, idzie, mam duże usta. Właśnie takie malowanie, że wiecie, ciemny na zewnątrz, taki jaśniejszy na środek, to bardzo powiększa. Podoba mi się, ale trochę wyglądam jak nie ja. Może dlatego, że te oczy pomalowałam. Wyglądam jak nie ja. Ale podoba mi się. No. Ładnie wyglądają te oczy. I podkreśla mi, wybiło mi zieloną tęczówkę, nie? Bo jak różowym takim maluję, to mam bardziej zielone włosy, chciałam powiedzieć, oby nie. Oczy. I nawet z tym różowym t-shirtem. No. Cool. No dobra, jestem z powrotem. Ładnie wygląda ten makijaż, ale serio. No te usta tak zmieniły. Pewnie też to, że nie mam rzęs. Cały czas jak wyszłam i gdzieś było lustra, normalnie się sobie przyglądałam. Nie wiem. No ale dobra. Hol, byłam, słuchajcie, głównie poszłam po to do Biedry. Nie wiem, co mi się stało, ale mam taką ochotę na te mochi. Mochi? Moki? Nie wiem, jak się wymawia. I teraz jest jakiś nowy smak. Nie było tych, ja bardzo, bardzo chciałam litchi. A kiedyś miałam mango i chyba kokosowe. Ale te z tej firmy były tylko karmelowe. I wzięłam jeszcze mango. Wzięłam jeszcze tą rybę, to bardzo lubię. Wzięłam to, bo dawno tego nie jadłam, też bardzo to lubię. Stroganow. W ogóle z moją mamą to też jakoś jadłyśmy.
Mojej mamie to dałam do spróbowania i bardzo jej smakowało. I to jest wege, fasolka z tofu, a to jest strogonow, pyszne. Pyszne to jest. Tylko taki jedyny od kamienia znalazłam w Rossmanie. Czy coś jeszcze mam z biedry? A, kupiłam ten makaron, to jest koniak, tak? Nigdy wcześniej tego nie używałam. Wczoraj pierwszy raz dodałam do tej mojej takiej ala zupy azjatyckiej i jest bardzo dobry. 5 zł. Znaczy bardzo dobry. On smakuje dla mnie jak ten sojowy. To wszyscy mówią, że to nie ma smaku. No nie wiem, ja to zawsze widzę na ostro przyprawiam i tam dużo sosu sojowego, ostrygowego i tak dalej. I z tego mi wyszła taka pyszna zupa. Bardzo dobre to było. No, i taka paczuszka 5 zł. To wzięłam. Pamiętacie, że ja kiedyś to kupowałam bardzo często i piłam z Biedry i poszłam i w Biedrze nie było, ale były te herbatki w Rossmanie i akurat była na promce. I w ogóle zobaczcie, nie wiem czy pamiętacie, ja to jakoś w zeszłym roku dużo piłam. I to jest orzeszki, kola, rumianek i mniszek. Ja już wtedy piłam ten rumianek w tej wieszance. W ogóle o tym nie pamiętam, jak na to spojrzałam, co w tym jest. Dobra, wzięłam jeszcze tak. Sos sojowy, bo mam taki, ale gęsty bardzo, a ja lubię te sosy, a w Lidlu nie ma. Jeszcze jeden od kamienia. Czy wzięłam, słuchajcie, z Be Beauty taki aloes, bo zrobiłam sobie ten mój olej do smarowania. Nie wiem, czy to będzie w tym vlogu, czy to było w poprzednim. Już nie pamiętam. Nie mam pojęcia. Ale zrobiłam sobie i jest bardzo lepki i bardzo gęsty mi wyszedł tym razem, bo ja tam zmieszałam ileś olei. No i nie może taki być, bo po prostu wszystko się tłuści. Bo wcześniej, jak robiłam tą moją mieszankę, to w ogóle to się ładnie wchłaniało, a teraz po prostu jak nawaliłam tam, nie wiem, 8 olei różnych, olei czy olejów. I stwierdziłam, że dodam aloes. Tym bardziej, że ostatnio wychodzą mi jakieś takie jakby delikatne podrażnienia na dekolce, więc stwierdziłam, że po prostu to sobie dodam i to da taką konsystencję bardziej, wiecie, poślizgu, no i aloes wiadomo, więc stwierdziłam, że sobie to wezmę z Biedry. Wzięłam dwie czekolady, te z orzechami. I teraz tak. Skończył mi się do mycia, ja miałam wianek, tylko nie pamiętam, czy miałam dokładnie ten z lipą. Możliwe, to właśnie nie pamiętam. Miałam taki, bardzo to jest fajne, bo tamto przynajmniej było takim mleczkiem białym. To jest niedrogie, to w ogóle jeszcze było w jakiejś promocji. Nie mam pojęcia, ile to kosztowało. O, to nie jest takie tanie. 23... Nie. Nie rozumiem. Wianek emuls. Upust wianek. 15,45. Kurde, chyba tak. Widzicie, wydawało mi się, że to jest tańsze. W każdym razie nawet nie, no, całkiem sporo mi to starczyło. I fajne. Lubię takie mleczka i takie. No nie wiem, fajne to było. Nie pamiętam czy. Bo jakaś była inna etykieta chyba. Będę robić ręką, to wam pokażę. I wzięłam sobie tak, z tej firmy mam ten szampon oczyszczający, który tam jakiś helatujący, ale bardzo go lubię, mimo że ja w ogóle przez lata nie używałam nic drugeryjnego. I widziałam na TikToku właśnie, że dziewczyny polecają, że jest wcierka z pokrzywy w Rossmanie. Ja ostatnio byłam w Rossmanie i już ją nawet miałam w ręku, bo podobno ją ciężko dostać, ale zadzwonił telefon, no i tam miałam jakąś rozmowę biznesową, powiedzmy, nie chciałam przy ludziach toczyć tej rozmowy i odłożyłam wszystko, co miałam w koszyku i wyszłam. I nie mogę tej wcierki nigdzie znaleźć i pewnie nie powinnam o tym mówić, bo będzie jeszcze ciężej znaleźć, bo jest wyprzedana. Ale wzięłam sobie coś takiego, stymulująca wcierka normalizująca do skóry głowy, niacynamid, pokrzywa i skrzyp polny. I wiecie, ja mam tą swoją własną mieszankę z olejami i z olejkami, ale ja zawsze ją rozcieńczam hydrolatem, bo to ta ajurwedyjska, ten olej jest po prostu mega taki gęsty, no i jak się nazywa, castor oil po polsku, rycynowy. On też jest aż taki lepki, więc ja po prostu sobie to wleję do tej mojej mieszanki, żeby mieć taką bazę. To
Chociaż może też najpierw przetestuję, to tak samo zobaczę, jak włosy potem wyglądają i tak dalej. I wzięłam sobie odżywkę bez spłukiwania. Mam też taką fryzjerską pro w ogóle za chyba 2,5 stówy. I słuchajcie, ona jest srebrna i ma tak, fioletowa. I ma taki atomizer, że po prostu mi pryska na szafki z tyłu i mam zafarbowaną szafkę i nie chce mi zejść. Małą kropeczkę tego nie widać, ale to mnie wkurza. I żeby psikać te włosy, to muszę wchodzić pod prysznic, żeby tam, wiecie, nie na tle tych białych szafek i nie zawsze mam wenę do tego. Więc stwierdziłam, że wezmę sobie taką i przetestuję. I słuchajcie, cała janda była w promce. No i kto mnie ogląda, ten wie, że ja Wam bardzo polecałam ten krem pod oczy od nich, który jest moim zdaniem tak jak Sea Shadow, tylko nie trzyma tego nawilżenia tak długo, ale jest bardzo, uważam, że jest najlepszym zamiennikiem Sea Shadow, jaki do tej pory miałam. I no ja teraz jadę na olejach, ale wiecie, jak ja mam świeżo umyte włosy, to nie używam oleju, bo tak jak mam związane i ten to luz, ale jak mam świeżo umyte, to po prostu moje włosy są takie fruwające, one się nie puszą w ogóle, ale są takie fruwające, więc jak ja nałożę olej, to od razu wszystko i potem tu mam tłuste i to mnie denerwuje. Więc, no i mam, oczywiście, że mam jakieś kremy, ale on był 40% przeceniony. Ile on kosztował? Czekajcie. On kosztuje 56,99, upust był 23 zł, kosztował 33,99. Mówię, spróbuję sobie i wzięłam, ja zawsze biorę, jak kupuję takie kosmetyki i zawsze, słuchajcie, odkąd zaczęłam kupować kosmetyki, miałam, nie wiem, 18-20 lat, to pamiętam, że koleżanki na mnie dziwnie patrzyły, czego ty używasz, ja zawsze brałam ten, to teraz to już się rzadko spotyka, ale taki zawsze dla skóry dojrzałej, zawsze najbardziej liftingujący, żeby był najmocniejszy i wzięłam 70+, siła nici kosmetycznych. I wzięłam na noc, bo jest na dzień i na noc, zawsze ja wolę też bogatszą konsystencję. Więc dam Wam znać i taka zarąbista była gumka. A już mam tyle włosów, że już niedługo będę mogła tak wiązać do góry. I spoko by to wyglądało i taka jest fajna, bo wiecie co, ja mam... Jak zwiążę, to muszę mieć taką małą tą gumkę. A wszystkie są takie wielkie i to akurat tak myślę, że będzie do moich włosów. I jeszcze wzięłam taką kredkę, bo stwierdziłam, że mam ochotę sobie jeszcze bardziej malować tą linię wodną. Znowu to folię. Ale no musi być w tych foliach, bo powiem Wam, że te wszystkie... Oglądałam też konturówkę, nie pamiętam, z Vibo, czy skądś była fajna, bo chciałam sobie kupić taką ciemnofioletową, żeby przetestować kolor, czy by mi to... Bo jakoś chodzi za mną taka ciemnofioletowa. Ale wiecie co, wszystkie były pootwierane i tak wyglądały, jakby były... No wiadomo, może ktoś tam tylko... Ale nie chcę mieć jakieś, wiecie... czegoś, więc odłożyłam, no powinny być zafoliowane te kosmetyki, powinny być testery, no, dużo rzeczy na świecie powinno być, a nie jest, musimy żyć z tym, co jest. No w każdym razie wzięłam z Vibona chyba 11 zł kosztowała, czy coś taką, kredkę na linię wodną, ona jest taka cielista, o kurde, no pokaż się. No czemu to... Widzicie? Ale jest hardcore, to jest jak korektor. No, ciekawa jestem. Tak, no i to. Całe moje zakupy i już jest ciemno. I koniec dnia jest. Dobra. Idę się trochę poogarniać. Idę zrobić pranie. A właśnie, nie wiem, czy Wam o tym mówiłam, kiedy Wam pokazywałam patent, żeby białe rzeczy prać z tabletką do zmywarki. I to mi sprzedał mój widz, który powiedział, że tak pierze białe koszule. I ja teraz tak, i pytaliście mnie o to, i ja mam białe ścierki i białe ręczniki. I tak, i piorę je w tabletce do zmywarki. I zajebiście wybiela. Mam takie ręczniki, które są zarzucone od wody, to nie schodzi, ale wszystkie inne, które były takie poszarzałe, to naprawdę, jak miałam, wiecie, jedno pranie i jedno pranie zrobione w proszku do prania, a drugie z tabletką do zmywarki, to jest wow, różnica. Także jak macie właśnie, nie wiem, jakąś białą koszulę paną podkładem czy coś, nie możecie dobrać, to spróbujcie z tabletką do zmywarki. Te tabletki do zmywarki to są naprawdę hit do wszystkiego, nie? Do czyszczenia i tak dalej. No dobrze, to ja idę się ogarnąć z tym wszystkim. Może coś zjeść, nie wiem, która jest godzina, jest przed 17. Dzisiaj jeszcze nic nie, 17. No, także idę nastawić
pranie, bo dawno nie mam, po prostu prania mam tyle. Woła mnie to prawie, po prostu słyszę, jak tam, wiecie, jak tam przechodzę, włóż mnie do pralki, nie musisz nic zrobić, musisz tylko naprawić pralkę i tak, znaczy nastawić pralkę. I tak od 3 dni chodzę, jutro, no, ale dzisiaj już jest ten dzień. Zobaczcie, jaki ładny księżyc przychmurzony. I nawet dzisiaj go widać w przybliżeniu, jak wam nagrywam. A i zobaczcie, jaki sobie zrobiłam make-up do rolki. Taki na taką dziunię. Nawet mam kreskę i mega takie usta obrysowane. Nowa era? Nie, dziwnie się czuję. Już się tak przyzwyczaiłam do chodzenia bez makijażu. Wyglądam, jakbym miała filtr jakiś taki, nie? Z tych instagramowych, gdzie są takie mocne make-upy. Tak się czuję. No hello. Słuchajcie, miałam wrzucić wam vloga. Pytacie się, co ze mną? Nie mam nie na Instagramie, nie mam nie na YouTube, miałam wrzucić vloga. Jest 22. Zrobiłam rolkę i miałam mega pomysł na rolkę, tylko miał być jeden fragment filmu z jedną piosenką, a drugi z drugą. I okazuje się, że nie można tego zrobić, albo ja nie umiem tego zrobić i zajęło mi to za 3 godziny. W końcu to wrzuciłam inaczej, nieważne, no, już zaczęłam, to skończyłam, bo generalnie rolka jest fajna, tylko mogłaby być jeszcze fajniejsza, jakbym miała dwa różne dźwięki. No i właśnie jak ten, spojrzałam na zegarek, bo ja jak pracuję, to wiecie, nie wiem, co się dzieje, więc w ogóle zjadłam kawałek zapiekanki rybnej, która okazała się obrzydliwa i miała pełno ości i wyrzuciłam do śmieci. Wziąłam dwa widelce, 21:30 i teraz jako rozsądna, dojrzała kobieta, wyjęłam sobie moki, muszę wklewać ten. Ktoś mi kiedyś mówiła, już nie pamiętam, a zresztą whatever. I zamierzam to zjeść i może zmontuję vloga, żeby był na jutro rano. Czuję się winna. No ale nie lubię tego uczucia. Dobra, co teraz to? No ale tak, wrzuciłam rolkę, bo na Instagramie też mnie nie było jakiś czas, chociaż nie wiem, czy wam to mówiłam, ale jakoś potrzebuję się ukryć trochę. Więc będę na Instagramie, ale tak bardziej, no nie wiem, coraz bardziej, wiecie, się chowam, nie tak powiem. No i umyłam włosy, bo muszę jutro wcześniej rano wstać i nie będzie zapewne mi się chciało, bo pewnie znowu pójdę spać 3-4. Mam tam mega bałagan, muszę rozładować zmywarkę i tak dalej. Ale mówię, jest chyba 22 albo później. No ale muszę to zrobić, bo po prostu się to wszystko, wiecie, potem nawarstwia. Zrobię sobie ładną pielęgnację, suszę włosy, naolejuję się, włączę sobie olejek aromatyczny, znaczy ten, no olejek, mieszankę na sen olejków w nawilżaczu powietrza, bo właśnie ostatnio nie smarowałam się moją mieszanką olei, nie leżałam na macie z kolcami i nie używałam olejków tak codziennie. No i właśnie widzicie, efekt jest taki, że sypiam o 2-3. Ja mam nadzieję, że też to po prostu była ta pełnia jakaś i to mi przejdzie. Ale też trochę, no właśnie, i jadłam zimne jedzenie i piłam zimną wodę. No te wszystkie moje nawyki, które mnie doprowadziły do idealnego snu, jak tylko zaczęłam dobrze spać i chwilę to potrwało, to wiecie, szybko zapomniałam. No, więc taka historia. Teraz co ja bym... Dobra, to...
sobie kupić to serum z witaminą C i może sobie kupię jakieś lepkie ręce. Aha, właśnie, może ja sobie to nałożę. Znalazłam to w moich zapasach kosmetyku. Mam jeszcze, słuchajcie, 3 nieotwarte, nie? No. Więc nałożę sobie to serum. Może jeszcze trochę. I zaraz, słuchajcie, opakujemy sobie ten krem Jandy i zobaczymy. Zobaczymy, co to jest. O, dobra, tylko muszę umyć łapki, bo mi się wszystko ślizga. A, no i właśnie, jeszcze jak byłam pod prysznicem, to... To jest ten sam produkt, który miałam, tylko trochę zmienili szatę graficzną. Tak, zmienili trochę etykietę. I tak, i właśnie on był taki fajny, mleczny, więc jak macie ochotę, to polecam. I zobaczymy teraz. Nieinwazyjne nici zagęszczające zwiększają gęstość włókien kolagenu nawet o 103% po 28 dniach stosowania, dzięki czemu skóra wygląda na młodszą i jędrniejszą. Proteiny sojowe i peptyd aktywnie odbudowujący związki o efektywnym działaniu redukującym objawy starzenia się skóry. No i tutaj nie będę wam czytać, bo nikogo to nie interesuje, bo nie wierzymy w to, tylko testujemy i jak działa, to działa, a jak nie, to z tym, co oni napisali na pudełeczku. O, bardzo, bardzo ładne opakowanie. Mogliby mieć, wiecie co, te zakręteczki trochę lepszej jakości i naklejki, naprawdę. Zobaczcie, jaki ładny słoik. Tylko to naklejka taka jak z takiej drukarki podręcznej. Dobra. O, ale pięknie pachnie. Bardzo delikatnie, ale tak luksusowo. Na maksa gęsty. Jak mleczko kokosowe. No, nie chcę słuchać. Ej, naprawdę taki, słuchajcie, gęsty, ale nie jest taki tępy, bo wiecie, czasami są takie gęste kremy i po prostu one aż tak... A to... Oj, bardzo mi się podoba, taki świeży, luksusowy zapach. Bardzo, to jest takie kremowe, ładnie się rozprowadza. No... Elegancko. Elegancko. Ja teraz sobie zrobię masaż twarzy z wami, nie będę liczyć, ale tak mniej więcej. Powiem wam, że nie wiem, ile masuję twarz, może ze 2 miesiące. I nie wiem, czy widzę jakieś takie różnice w napięciu, w owalu i tak dalej. Ale powiem wam, że na pewno ładniej wygląda ta skóra, chyba przez to, że jest taka, wiecie, poruszona, w sensie, że manualnie ją poruszamy i się dotlenia, to jest taka ładna, jaśniejsza. W ogóle jak oglądam te wszystkie babeczki, które właśnie pokazują te masaże i pokazują klientki, czy tam dziewczyny przed i po, to zwróćcie uwagę, że zawsze ta skóra jest taka, wcześniej była zaczerwieniona albo ziemista, a po właśnie jakimś czasu masowania, oprócz tego, że tam te babki pokazują zmiany na twarzy, jeżeli chodzi o zmarszczki i wygląd, to jest taka jasna, No ja zawsze miałam takie po prostu tutaj czerwone, mam płytką naczynioną skórę i to widać, a mam wrażenie, że mi się, słuchajcie, to bardzo rozjaśniło i tak jakby się uspokoiła ta skóra. O to jak chcę tak to, tylko ja nie jestem specjalistką, ale tak, na linię żuchwy i ja sobie od razu też nie codziennie, ale na przykład otwieram lekko buzię tak na luzie. Oj, czuję tutaj, teraz nie mogę tego robić, ale no ale w każdym razie jak macie bruksizm albo zaciskacie, to właśnie tak można sobie masować. Ja na razie jeszcze tak nie masuję, bo wiecie, po usunięciu zęba nie powinno się. No to jest na policzki, to wiadomo, i to naprawdę, słuchajcie, widzę
że mi przy okazji tutaj te zmarszczki się spłyciły. Co prawda ja nie mam jakichś, wiecie, efektów nie wiadomo jakich, ale ja też krótko to robię i staram się codziennie, ale czasami zapominam. Czasami nie mam zmarszczek. A tutaj to już Wam mówiłam, że to w medycynie chińskiej jest taki punkt odpowiedzialny za stres. I jak ja pierwszy raz go dotknęłam, to myślałam, że mam tam coś złamane, bo mnie tak zabolało. Więc spróbujcie tu, łatwo to wyczuć. I sobie pomasujcie. Jeżeli czujecie, że Was boli, to znaczy, że macie dużo stresu i napięcia w ciele. I tym punktem można to rozmasować. I ja sobie to masuję i powiem Wam, że też nie mam problemu z tą, z lwią zmarszczką. Kiedyś na nią robiłam botoks i miałam taką aż kreskę. A odkąd to robię, to nie mam problemu, a botoks robiłam, nie wiem, w tym miejscu z 2 lata temu, 3, nie wiem, nie mam pojęcia. Zresztą ja, wiecie, mogę wszystkim ruszać i czoło. O. I potem tak, żeby tu wszystko spłynęło, żeby nie było obrzęków. No. Boże, nienawidzę siebie w takich włosach. Jeszcze t-shirt mam mega pognieciony, bo nie wyciągnęłam z suszarki, no to tak to spanie jest. I się klei, bo ta moja mieszanka stała się jeszcze bardziej klejąca z tym żelem OS-owym, ale never mind. Zawsze zakładam jakiś duży t-shirt i spodnie i po prostu chwilę chodzę po domu, żeby na niczym nie siadać. Odżywka bez spłukiwania, emolientowo-silikonowa formuła. A, to jest takie! A, widzicie? Ja chciałam taką do w psikaczu. Ale cukierkowo pachnie. Nie wiem, czy mi się to podoba. No dobra, ciekawe, zobaczymy. Moje włosy się obciążają praktycznie od wszystkiego. Jestem ciekawa. Ale takie jak były, wiecie, takie gliskór czy coś, takie dwufazowe odżywki, nie? To ja tego nie używam jakby do odżywiania włosów. Do odżywiania włosów to ja mam maski odpowiednie, tylko po prostu do rozczesywania, żeby sobie nie wyrywać tych włosów, bo mi się po prostu na maksa plączą. Więc to jest taki produkt, wiecie, że niekoniecznie musi być jakiś ekstra drogi. A. No dobra, powiedzmy, że nie jest jakoś najgorzej. Teraz ta wcierka, czy ją można używać właśnie na umyte włosy, bo wiecie, te olejki to tylko na brudne. Zaaplikuj wcierkę bezpośrednio na skórę głowy, wykonaj masaż, stosuj codziennie lub w zależności od potrzeb. No i czy co? Czy jak ja to nałożę, to jutro będę musiała myć włosy? To jeżeli tak, to będę zła. No spróbujmy. Pachnie ziołowo. Pachnie tak trochę lekarsko. Nie wiem, z czym się pokażę. Dobry ma... O, dobry ma ten atomizer. Jak ją zużyję, to... Da się odkręcić? Da się. Jak ją zużyję, to sobie te swoje olejki w to przeleję. Będę mieć dobry rozpylacz. No zobaczymy. Zobaczymy. Jeszcze mam to. Ja to kupiłam na Allegro. Na końcówki. Ale mam już takie, po prostu te końcówki muszę je obciąć. Nie ma, jakby wiecie, nie ma co. No ale żeby nie były takie spuszone i tak dalej, no to coś tam zawsze mi pomoże, jak się wetrze jakiś taki preparat na końcówki. No.
Zobaczymy. Mam wrażenie, że mam tłuste włosy, ale jak będę musiała je rano myć, to się wkurzę. Znaczy, najwyżej zwiążę w kitkę, będą gładkie. Zobaczymy. Jak mam mokre, ale takie przylizane do tyłu, to już luz, bo wyglądam tak, jakbym miała związane, tak jak muszę w gładki kucyk, nie? Ale jak mam takie tak, to nienawidzę na sobie patrzeć. Dobra, idę, słuchajcie, zjeść mosri pipie. Słuchajcie, ktoś mi napisał pod rolką, że mnie nie było, bo jestem na diecie i wrócę o połowę jutrze. Także moje śniadanie, obiad, kolacja. I tak sobie, słuchajcie, wyobraziłam to sobie, czujecie to, że tak zniknęłam z internetu i wiecie, i siłownia, dieta, tak jak na tych filmikach, ważenie, odważanie tam jedzenia na wadze, liczenie makro. Ta. No, już biegnę. Dobra, zrobimy test tego, chociaż nie wiem, czy to teraz się za bardzo już nie rozpuściło. W każdym razie nie ma odwrotu, muszę to zjeść, bo to nie można zamrażać. Co to jakieś takie? Powinno mieć taki kształt kosteczkowy. No nie, dlaczego tu jest druga folia? To jest jakieś po prostu Ja, ała, Lola, nie drabnie. Ej, jak to się... No nie chcę mi się po nożyczki. Jesus, są jakieś po prostu zabezpieczenia, że widzicie to? Na folii jest folia. Nie idę po nóż. No nie idę po nóż. Weźcie, no, powiedzcie im coś. Lola. O! O, czekaj, może tu. No, idę. Tu też. No przecież to są jakieś żarty, Lola. Dobra, idę po nóż, czekajcie. Ja wiem, że ty jesteś bardzo zainteresowana. Słuchajcie, problem jest taki, że one są przymarznięte do tej folii. Tak jakby do góry nogami ktoś... Nie wiem, czy one nie były rozmrożone i zamrożone, wiecie? Ale z tym i tak je zjem. O, bo widzicie? Co tu się dzieje? Albo ja je za długo trzymałam w cieple, nie wiem. Lola, możesz? I rozwaliło się, no, wszystko, patrzcie to, na to. O chuj, ale dobre. Znaczy nie. Chyba fatalne, nie kupuść. Ej. Smakuje jak zmrożona krówka z tofu. Ale to jest dobre. Ale to jest dobre. To jest jeszcze lepsze niż ta, bo poprzednio jadłam tak, jadłam mango i jadłam kokosowe. Ale to tofi. Oh my god. Nawet takie rozwalone. No nie, no wszystkie są takie. Lola! Powiedziałabym don't judge, bo cały czas jeszcze nie mogę otworzyć szczęki tak. I niestety to jest problem, że jak jem przy kimś, to trochę się wstydzę, a jakoś przed wami nie. Bo mi naprawdę czasami jest ciężko włożyć sztućcami buzię do jedzenie do buzi. I mi wylatuje, no nie wiem, albo mi się wydaje, że mogę ten, a się okazuje, że to jest za duży kęs i mi leci z buzi, co jest no takie, wiecie, wstydzę się tego. Ale to podobno nawet ponad miesiąc będzie, jakby się wracało do pełnego rozdziału. Zajebista. Lolek! Degustacja jest. Ja się delektuję, a ty mi psujesz tutaj doznania. Smaczka dostałaś?
Żeby siedzieć cicho? No. Lepiej się zastanów, jak chcesz jeszcze jednego dziecka. Kocham cię. Krzykaczu mały. Tak. Dobra, zajebiste. Idę coś oglądać, może złożę tego vloga na rano, ale mi się nie chce strasznie. Jakieś w ogóle takie fale mi się porobiły po tych wcierkach i innych tych. Może się obudzę z Beach Waves. Raczej się obudzę z kontuzją po prostu, ale... Dlaczego ktoś jest takim żebrakiem małym? Byłaś mała i w ogóle nie byłaś zainteresowana jedzeniem, a teraz ci kurde weszło. Po prostu Lola żarła jak... Była takim pieskiem, który pamiętacie, ona jadła tylko chrupki, była jak kicia. A teraz? Tu kiedyś mnie zjesz. Tak? Ale ja też się obawiam, że ja kiedyś ciebie zjem. Nie mogę się napatrzeć do takiego fajnego psa. Tak? Lola. Matka, daj mi spokój. Daj spokój, nie rób obciachu. Przed całą Polską. No, ale widzicie, nawet teraz mam taką fajną, taką jasną buzię. Że nie mam takich tutaj na przykład czerwonych policzków. Oczywiście czasami się zdarza tam, wiecie, od różnych zewnętrznych czynników. Ale tak generalnie to... o, w ogóle wiecie co, jak dotykam... Czuję cały czas taki krem Jandy. Fajny. I wydaje mi się, że on jest fajny pod makijażem. Jest taki trochę jakby lepchawy. Tak jak niektóre takie bazy. No proszę cię. Dobra, ale kończę już. Kończę, ale to... Lola, ile to ma kalorii? Jedno ma 79, jest ich 6.